Jeśli chodzi o epidemiologię, no to ona niestety nie napawa optymizmem. To, to są zachorowania na wszystkie nowotwory. Jak Państwo widzicie, na przestrzeni 20 lat pomiędzy rokiem 2020 a 2040 ta liczba nowo rejestrowanych zachorowań wzrośnie, wzrośnie o ponad 50%. Jeśli chodzi o raka okrężnicy, proszę zwrócić uwagę, że ten wzrost będzie jeszcze bardziej dynamiczny. Na świecie to będzie wzrost o 2 trzecie. Przypadków, czyli wzrost to niemal 70%. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, ten wzrost będzie mniejszy, ale wciąż wyraźny, bo ten wzrost będzie dotyczył 1 trzeciej przypadków, czyli ponad 30% nowych przypadków pojawi się pomiędzy 2020 a 2040 rokiem. No i to, co jest bardzo ważne, musimy być gotowi na zachorowania u osób starszych. Ostatnio odnotowano troszeczkę malejący trend, jeśli chodzi o długowieczność w Polsce, ale de facto na świecie obserwuje się wydłużenie życia, i w tej grupie powyżej 75, a nawet powyżej 85 roku życia będzie się obserwować coraz więcej przypadków. Proszę zwrócić uwagę na ten wykres po. Stronie prawej to jest liczba nowych nowo rejestrowanych przypadków u seniorów po 75 i po 85 roku życia. Te czerwone części wykresu oznaczają właśnie nowe przypadki, przypadki nowo wykrywane w tej grupie wiekowej. Jak widać jest to coś, co będzie dla nas kolejnym wyzwaniem, bo jednak musimy sobie wtedy radzić i z onkologią taką geriatryczną i z wielochorobowością, i z wieloma kwestiami, które w tej chwili jeszcze nie są aż tak istotne. Proszę Państwa, jakie zmiany dokonały się w, na przestrzeni dwóch ostatnich lat? One rzeczywiście były y, bardzo dobre i właściwe. Otóż y, wprowadzono wakacje od oksali platyny i y, wakacje od chemioterapii u chorych y, odpowiadających na leczenie indukcyjne. A zatem tych chorych można leczyć bezpiecznie, bo jeżeli osiągnie się dobry efekt, to potem można deeskalować y, y, chemioterapeutyki i prowadzić leczenie głównie w oparciu o terapie ukierunkowane na cele molekularne. Wprowadzono triflurydynę typiracyl w trzeciej czwartej linii leczenia, to czego brakowało. Dokonały się dwie istotne zmiany. Otóż pani panitumumab można kojarzyć z chemioterapią folfiri, a uprzednio tylko folfox. W tej chwili mamy do wyboru oba te schematy. I podobnie cetuximab z chemioterapią folfox możemy kojarzyć, a wcześniej można było wyłącznie z terapią folfiri. A zatem daje to większy, większe możliwości Lekarzom, ale też większe możliwości chorym, żeby ta terapia była właściwie dopasowana. I to, co było pewną taką rozterką, bo nie można było chorych otrzymujących leczenie adiwantowe z udziałem oksali platyny, leczyć potem z, w pierwszej linii terapii paliatywnej z preparatami antyEGFR. W tej chwili już można i jest to krok we właściwym kierunku. A zatem mamy Więcej leków o uznanej aktywności w y, terapii rozsianego raka jelita grubego, jak Państwo widzicie, ale to, co jest poniżej tej zielonej ramki, to są preparaty, które byłyby i skojarzenia preparatów, które byłyby potrzebne. Na pierwszym miejscu jest encorafenib, z jest immunoterapia, czyli pembrolizumab albo nivolumab z ipilimumabem. No i dwa leki, które może nie są tak nagłą potrzebą ramucirumab i regorafenib. Proszę Państwa, to wszystko umożliwia nam właściwe prowadzenie chemioterapii, czyli pierwsza linia jest możliwa, łącznie z leczeniem podtrzymującym, druga linia, no i wreszcie trzecia linia. To jest właściwie dość podobne tutaj już do możliwości jakie mają Amerykanie, na których mój przedmówca się powoływał, NCCN daje właśnie takie możliwości. To o czym wcześniej mówiłem, żeby łączyć cetuximab i pani zarówno ze schematem jak schematem folfiri, ale brakuje nam, tak jak podkreśliłem wcześniej, encorafenibus z cetuximabem i immunoterapii u tych chorych, którzy mają mm, zaburzenia naprawy mm, DNA. Głównie chodzi o wysoki stopień niestabilności mikrosatelitarnej, czyli tzw. Tak msi high ale też em, Mismatch Repair Deficient Patients, czyli takich pacjentów, u których są zaburzenia naprawy DNA o typie em, no, tym Mismatch, czyli, czyli takiego niedopasowania. E, Proszę Państwa, Towarzystwo Amerykańskie, Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej podkreśliło, że rok 2021 to jest ten okres, kiedy naukowcy i klinicyści powinni zwrócić szczególną uwagę na profilowanie molekularne w nowotworach przewodu pokarmowego, e, dlatego że ocena molekularna tych nowotworów ma szansę wpłynąć na poprawę opieki nad pacjentami i znacząco przyspieszyć postęp w badaniach nad nowymi terapiami. To jest ten dokument, jak Państwo widzicie, oni określają to ASCO Names Advance of the year, molecular profiling drives progress in gastrointestinal cancers, czyli rzeczywiście napędza to, to profilowanie molekularne, napędza postęp, jest takim motorem postępu, jeśli chodzi o leczenie chorych na nowotwory przewodu pokarmowego. I rzeczywiście przez lata w odniesieniu do raka Jelita Grubego poszukiwano. Różnych właściwych podziałów, a co za tym idzie odrębności, jeśli chodzi o terapię, to jest sprzed kilku lat taki zaproponowany podział, ale on się nie utrzymał. Natomiast znacznie, chyba ważniejsze jest właśnie to profilowanie molekularne, które umożliwia dopasowanie terapii ukierunkowanej na cel molekularny, w tym immunoterapii, do potrzeb pacjenta. I proszę Państwa, takim. No, Pier taką pierwszą potrzebą, można powiedzieć, jest grupa chorych, którzy mają mutację w pozycji 600 genu BRAF, gdzie walina jest wymieniana na kwas glutaminowy. To dotyczy około 8% pacjentów chorych na zaawansowanego raka ilta grubego. Oczywiście, przede wszystkim, to jest niekorzystny czynnik prognostyczny, ale wyniki leczenia z użyciem chemioterapii klasycznej były i są wysoce niezadowalające. Natomiast nowa terapia, czyli EncoraFer, to jest inhibitor BRAF w połączeniu z Cetuximabem, czyli inhibitorem EGFR. W drugiej linii leczenia systemowego doprowadził do wydłużenia czasu przeżycia tych chorych, wydłużenia całkowitego czasu przeżycia. No a te dwa leki biologiczne, które stosuje się łącznie, cechują się lepszą tolerancją i dają lepsze wyniki leczenia w porównaniu do klasycznej chemioterapii. Proszę Państwa, dlaczego jest to tak ważne? Otóż ta grupa była y, upośledzona, jeśli chodzi o możliwości leczenia, dlatego że samo... Zahamowanie na poziomie tutaj BRAF nie dawało właściwych efektów leczenia, natomiast podobnie było z hamowaniem EGFR. To, to też nie dawało właściwych efektów, natomiast zahamowanie tych dwóch celów hamowano jeszcze dodatkowo MEK, kinazę MEK dla binimetinibem, czyli inhibitorem MEK, po to, żeby ewentualnie zablokować taki bypass kiedy dochodziłoby do aktywacji poprzez kinazy raz, kinazy i okazało się, proszę Państwa, że badanie, które skonstruowano w tym celu, czyli beacon CRC czy CRC, właściwie ta nazwa nawet jest taka dosyć charakterystyczna, dlatego że beacon oznacza latarnię, czyli światło nawigację, czyli jest to coś, co, co prowadzi do, do właściwego celu. No, podróżników na morzu ta, ta latarnia jednak doprowadza do właściwego celu, i to miało doprowadzić do właściwego celu leczenie chorych z. tą Mutacją BRAF. I proszę zwrócić uwagę, proszę, Państwa, że do tego badania kwalifikowano do, dorosłych chorych w dobrym stanie, mm, którzy wcześniej nie byli eksponowani na e, terapię Anty antyraf, anty antyMek, e, ci chorzy byli przydzielani do trzech ramion i w jednym otrzymywali e, trójlekowy program encorafenib, czyli inhibitor BRAF, binimetinib, czyli inhibitor MEK i cetuximab, inhi, inhibitor EGFR. W drugim ramieniu stosowano tylko dwa leki: encorafenib i cetuximab i porównywano to do grupy kontrolnej, gdzie chorzy otrzymywali cetuximab bądź z, ze schematem folfiri, bądź z samym irinotekanem. Proszę państwa, i co się okazało? Okazało się, że e, trójlekowa terapia, ten triple jest tak samo, dokładnie tak samo efektywny jak dwulekowa terapia, a zatem nie ma potrzeby wprowadzania trzeciego leku i blokowania kinazymek, bo ten sam efekt mamy yy, skuteczności przy użyciu dwóch leków, jak Państwo widzicie. Przy, yyy, yy, Całkowite przeżycie wyniosło 9,3 miesiąca versus 5,9 miesiąca. A zatem w tej grupie, która bardzo źle reagowała na leczenie ukierunkowane, skierowane na BRAF albo na antyEGFR, uzyskano naprawdę bardzo przyzwoity efekt w postaci prawie 3,5 miesięcznego wydłużenia przeżycia całkowitego. A jeśli chodzi o odsetki odpowiedzi, to to jest rzeczywiście szokujące, bo to jest wzrost o jeden rząd wielkości. Zamiast 2%, odpowiedzi obiektywnych jest ponad 20% odpowiedzi Obiektywnych. I to jest rzeczywiście y, duży postęp w tej grupie. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę na analizę podgrup, to tutaj de facto wszystkie podgrupy skorzystały z y, uwzględnienia w programie leczenia encorafenibu i dodania go do cetuksymabu. I proszę zwrócić uwagę, że odzwierciedlenie tego przeżycia całkowitego jest również w przeżyciu wolnym od progresji. To jest 3-miesięczny uzysk przeżycia wolnego od progresji po dodaniu do cetuximabu inhibitora BRAF, czyli encorafenibu. Proszę Państwa, to, co jest bardzo ważne, bo zawsze w leczeniu onkologicznym po jednej stronie mamy zysk terapeutyczny, poprawy skuteczności, ale po drugiej okupione jest to no, dodatkową toksycznością. Tu okazało się, że toksyczność, a szczególnie ta toksyczność poważna, czyli stopień trzeci i wyższy, nie była wyższa, nie była większa niż w przypadku tego leczenia w grupie kontrolnej, czyli cetuximabu z chemioterapią. A zatem jest to znacząco, leczenie, które znacząco poprawia OS również poprawia przeżycie wolne od progresji, odsetki odpowiedzi w porównaniu z grupą kontrolną i jest to rzeczywiście ten nowy preparat, ten korafeni w połączeniu z cetuximabem jest propozycją łatwą do kontrolowania, bezpieczeństwa, mała toksyczność, dobra tolerancja i dobra skuteczność takiego leczenia. Takie leczenie na razie jest dostępne, jak Państwo widzicie, w postaci ratunkowego dostępu do technologii lekowych i aktualnie pacjenci leczeni są w ramach RDTL, natomiast to, co jest bardzo ważne, pan minister podpisał listę, czy wprowadził na listę technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej, zaproponowaną wcześniej i przygotowaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji preparat BRAFTowi, BRAF przepraszam, czyli encorafenib, jeśli chodzi Chodzi o leczenie przerzutowego raka jelita grubego z obecnością mutacji BRAF-V600E, czyli tam, gdzie walina jest zamieniana przez kwas glutaminowy. No i jest, miejmy nadzieję, szansa na to, żeby takie leczenie było refundowane, i to będzie z pewnością z ogromną korzyścią dla chorych, którzy taką mutację mają. I proszę Państwa, druga bardzo ważna rzecz. Chorzy z niestabilnością mikrosatelitarną. To są chorzy z dwoma typami tych obciążeń genetycznych, czyli grupa o wysokim stopniu niestabilności mikrosatelitarnej, tak zwane MSI High, ale też grupa z zaburzeniami naprawy uszkodzeń DNA czyli typu mismatch repair i to jest ta grupa mismatch repair deficient. Ci chorzy mają wysokie obciążenie mutacjami w komórce nowotworowej i w związku z tym, że nowotwory te są mocno nacieczone przez limfocyty, jest duża, duże stężenie czy duża zawartość punktów immunologicznych, punktów kontrolnych. W związku z tym immunoterapia u tych chorych jest leczeniem z wyboru i ona rzeczywiście wykazuje się wysoką aktywnością za równo w pierwszej, jak i kolejnych liniach leczenia. I takie leczenie jest bardziej, znacznie bardziej skuteczne niż chemioterapia plus leki biologiczne. Proszę Państwa, taki sygnał był już w 2019 roku, że u chorych, którzy, u których odnotowano progresję po e, wcześniejszym leczeniu z użyciem innych preparatów, e, immunoterapia jest skuteczna. Jak Państwo widzicie, były to dwie grupy e, różne chorych. E, I u około jednej trzeciej z nich uzyskano odpowiedź, Natomiast w grudniu ubiegłego roku opublikowano bardzo ciekawe wyniki badania kinot 177, gdzie chorzy wcześniej, nieleczeni, byli kwalifikowani do immunoterapii. W tym przypadku używano pembrolizumabu i porównywano to do takiego leczenia zgodnego z wyborem lekarza prowadzącego. Tam były możliwości złożonej dwulekowej albo trójlekowej chemioterapii w połączeniu z bevacizumabem, czyli inhibitorą. VEGF, czyli czynnika wzrostu śródbłonka naczyń, albo z inhibitorem EGFR, w tym przypadku był to Cetuximab. i proszę zwrócić uwagę na ten wykres. Rzeczywiście bardzo znacząca różnica, jeśli chodzi o przeżycie wolne od progresji. Tutaj ta, ten zysk, czyli zmniejszenie ryzyka progresji, odnotowano 40%, a zatem jest to rzeczywiście duże osiągnięcie. I to, co bardzo ważne, proszę zwrócić uwagę, że ten efekt jest trwały. Po 24 miesiącach u 83% poddawanych immunoterapii nie obserwowano progresji, podczas gdy u chorych, którzy otrzymywali leczenie celowane z chemioterapią, zaledwie 35% mogło cieszyć się brakiem progresji. A zatem jest to bardzo ważna rzecz. W prawie wszystkich grupach, podgrupach, niezależnie od wieku, stanu zaawansowania, mutacji BRAF itd., tak odnotowano zysk u chorych pod Oddawanych immunoterapii, a zatem ta immunoterapia u chorych nieleczonych wcześniej jest niezwykle dobrym rozwiązaniem. No i jeszcze y, y, drugie zestawienie u chorych wcześniej leczonych. Y, 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 podawano y, nivolumab z ipilimumabem, czyli hamowane dwa punkty kontrolne. Jeden z nich to jest PD-1, czyli receptor programowanej śmierci komórki, jak również y, m, punkt kontrolny CTLA-4 na limfocytach cytotoksycznych T, a w drugim ramieniu chorzy otrzymywali y, nivolumab, czyli blokowano tylko ten y, receptor PD-1. I proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, na y, odsetki odpowiedzi obiektywnych. Te odpowiedzi obiektywne pojawiły się u dwóch trzecich chorych. Wcześniej u chorych poddawanych terapii wcześniejszej i u tych chorych dokonała się na tej wcześniejszej terapii progresja. Natomiast kontrolę choroby uzyskano ponad 80% chorych. A zatem jest to naprawdę bardzo duże osiągnięcie, i to, na co chciałem ponownie zwrócić uwagę, efekt immunoterapii jest trwały. Po trzech latach, proszę Państwa, brak progresji odnotowano u 60% pacjentów, a po kolejnym roku ten odsetek, spadł o zaledwie 7%, ale wciąż ponad 50% chorych było wolnych od progresji, natomiast przeżycia całkowite obserwowano po 36 miesiącach u 71,5% chorych, natomiast rok później ten odsetek spadł o zaledwie 0,9%, a zatem ten efekt jest naprawdę bardzo trwały i jest to bardzo obiecująca Perspektywa dla chorych na nowotwory, u których są te zaburzenia molekularne o typie niestabilności mikrosatelitarnej, albo zaburzeń naprawy DNA. I proszę Państwa, jeszcze jedno wykorzystanie profilowania molekularnego tym razem biopsja płynna została we francuskich ośrodkach wykorzystana do sprawdzenia. Jaki wpływ ma pandemia na, zaawansowanie, na, wykrywa, na stopień zaawansowania nowotworu w momencie wykrycia? I okazało się, że u chorych, którzy mieli nowotwory wykrywane już w dobie pandemii, obserwowano znacznie wyższe stężenia krążącego DNA nowotworowego niż u chorych, którzy mieli nowotwory wykryte przed pandemią, co oznacza, że ci chorzy będą mieli krótsze przeżycia, bo choroba nowotworowa jest bardziej zaawansowana. A zatem profilowanie molekularne jest niezwykle istotne u chorych na raka jelita grubego i ten apel yy, ASCO o to, żeby uwzględniać je jak najszerzej jest apelem bardzo słusznym. Dziękuję Państwu za uwagę.